Idziemy zrobić małe studium. Księga Kapłańska, rozdział 6. Zapraszam. Idziemy na tak zwany dach Jerozolimy. A wczoraj z tego meczetu tutaj, z tych głośników, bo tam mam pokój, słyszałem tą piękną piosenkę. A słońce już wysoko, ale muszę uregulować swój tryb wstawania porannego, bo się troszeczkę zaburzył, ale jak to w podróży bywa. Przesunięcie czasowe nie jest złe, bo jest tylko godzina do przodu, także nie ma dramatu. I właśnie idziemy tymi pięknymi ulicami Jerozolimy. Niesamowite. Widzicie, pokryte złotem normalnie. Kopuły w słońcu się odbijają. Jak złoto, to wiadomo, nie? Rzymskie. Złoto skromne. Schody do tego dachu Jerozolimy. Tu jest w ogóle, widzicie, już dzielnica arabska. I czuć. Tam jest zupełnie inny zapach niż tutaj, ale to wam właśnie chciałem pokazać dzisiaj na dzień dobry. Zaraz sobie staniemy i przeczytamy 6 rozdział księgi. To będzie 30 rozdziałów, znaczy 30, to będzie 30 wersetów Księgi Kapłańskiej, rozdziału 6. Zaczynamy. Potem Pan powiedział do Mojżesza: jeśli ktoś zgrzeszy i popełni przewinienie przeciwko Panu przez to, że zaprze się wobec bliźniego rzeczy powierzonej lub oddanej do przechowania lub zrabowanej, albo przez to, że oszukał bliźniego, albo jeżeli znalazł rzeczy zagubioną i zaprzeczał temu lub przysięgał fałszywie w jakikolwiek z tych spraw, które człowiek czyni i przez to zgrzeszy. Skoro więc tak zgrzeszył i stał się winny, zwróci to, co zrabował lub zdobył przez oszustwo, lub to, co mu powierzono, lub przez zgubioną, którą znalazł, rzecz. Albo to, czy czymkolwiek fałszywie przysiągł, zwróci całą należność i dołoży do niej 1/5 i odda temu, do
kogo to należało w dniu swojej ofiary za przewinienie. A do kapłana przyprowadzi panu ofiarę za swoje przewinienie, barana z trzody bez skazy według twego oszacowania na ofiarę za przewinienie. I kapłan dokona za niego przebłagania przed panem i będzie mu przebaczone, cokolwiek uczynił, przez co się stał winny. I pan powiedział do Mojżesza: rozkaż Aaronowi i jego synom, takie jest prawo całopalenia. Jest to całopalenie, bo będzie palone na ołtarzu przez całą noc aż do rana, a ogień na ołtarzu nieustannie będzie płonął. I kapłan włoży swoją lnianą szatę na swoje ciało, lniane spodnie oraz zbierze popiół z całopalenia, które ogień strawił na ołtarzu, i wysypie go obok ołtarza. Potem zdejmie swoje szaty i ubierze się w inne i przyniesie popiół za obóz w czyste miejsce. A ogień na ołtarzu będzie płonął nieustannie, nie będzie gaszony. Kapłan rozpali na nim dwa drwa każdego ranka i położy na nim ofiarę całopalną i spali na nim tłuszcz ofiar pojednawczych. Ogień będzie płonął na ołtarzu nieustannie, nie będzie gaszony. Takie jest prawo ofiary pokarmowej. Synowie Aarona będą ją składać przed Panem, przed ołtarzem. Kapłan weźmie garść mąki z ofiary pokarmowej wraz z oliwą i całym kadzidłem, które będzie na ofierze pokarmowej, i spali to na ołtarzu jako pamiątkę na miłą woń dla Pana. A to, co z niej zostanie, będą jeść Aaron i jego synowie. Będzie to spożywane bez zakwasu na miejscu świętym. Spożyją to na dziedzińcu namiotu zgromadzenia. Nie będą tego piec na zakwasie. Dałem im to bowiem jako ich dział z moich ofiar ogniowych. Jest to rzecz najświętsza, tak jak ofiara za grzech i ofiara za przewinienie. Każdy mężczyzna pośród synów Aarona będzie to spożywał. Jest to ustawa wieczna dla waszych pokoleń, dotycząca ofiar ogniowych Pana. Każdy, kto ich dotknie, będzie poświęcony. Potem Pan powiedział do Mojżesza: taka jest ofiara Aarona i jego synów, którą będą składać Panu w dniu swego namaszczenia. Dziesiąta część efy mąki pszennej jako nieustanna ofiara pokarmowa, połowa jej rano, a połowa wieczorem. Będzie ona przyrządzona na patelni z oliwą. Przyniesiesz ją i będziesz składać w kawałkach jako ofiarą pokarmową na miłą woń dla Pana. Kapłan namaszczony na jego miejsce spośród jego synów będzie ją składać. Jest to ustawa wieczna dla Pana. Cała będzie spalana. I każda kapłańska ofiara pokarmowa będzie spalana w całości. Nie może być spożywana. Potem Pan powiedział do Mojżesza: powiedz Aaronowi i jego synom, takie jest prawo ofiary za grzech. Na miejscu, gdzie będzie zabijana ofiara całopalna, zabita zostanie przed Panem ofiara za grzech. Jest to rzecz najświętsza. Kapłan, który będzie ją składał za grzech, będzie ją jeść. Będzie spożywana na miejscu świętym, na dziedzińcu namiotu zgromadzenia. Każdy, kto dotknie jej mięsa, będzie poświęcony. A jeśli szata będzie opryskana jej krwią, wypierzesz ją na miejscu świętym, to, co zostało opryskane. A naczynie gliniane, na którym ją ugotowano, zostanie stłuczone. A jeśli byłaby gotowana w naczyniu miedzianym, zostanie wyszorowane i wypłukane wodą. Każdy mężczyzna spośród kapłanów będzie ją jeść. Jest to rzecz najświętsza. A żadna ofiara za grzech, której krew wnosi się do namiotu zgromadzenia dla oczyszczania w świątyni, nie będzie jedzona, lecz zostanie spalona w ogniu. Dobra, to teraz tłumaczymy. Okay, I'm here with Eyal Bloch. Eyal Bloch, nice to meet you, Eyal. We met on the rooftop of Jerusalem. Yes. And tell me, what are you up to here in Jerusalem? I'm here as an educator. I started in 91 here, and asking my question. I have two questions guiding me. What is the task and mission of educator in a conflict area? Wow. Mm-hmm. And the other question is, what does it mean to remember the Holocaust? Wow. And I'm from Poland. I know. We just have a heritage, and yeah. I'm also very much interested in this. So, wow. So I'm trying to answer these two questions through education. So I here established part of the in 93 we established the Waldorf school in Jerusalem, Adam School. Then I went into peace education, and now this year we established a Jewish Arab school in Jaffa. Starting this first grade, that we are connecting, we are connected on the spiritual level. Okay.
So we ask ourselves two questions. What is the common good of all spiritual streams? Mm-hmm. No matter if you're Jewish, Muslim, layman, you name it. Yeah. What is agreed? Mm-hmm. The second question is, what is the special contribution that your spiritual stream bring to the whole? Okay. Wow. With these two questions, we connect everybody. Oh yeah. The same will Messiah do. And for make it practical things, then we see what is connecting us. So nature connect us. Mm-hmm. Work. Nature. The understanding nature. Mm-hmm. And now we are in now man is trying to go over nature. Mm-hmm. Yes. Technology, AI, pollution. Yes. You name it. Yes. We are destroying. We know it. We're destroying the planet. Yes, definitely we are. So we have to build anew the relationship between human and nature. Mm-hmm. Yes. And this is no matter if you are Christian, Poland, Jewish. Yes, yes, doesn't matter. So this is connecting us, if you really understand this. Because yes, yes. Mm-hmm. If this planet don't exist, no, all of us don't exist. Yes. So that's one aspect we can connect. Mm-hmm. Then the second aspect we can connect is the language of art. Mm-hmm. Yes, definitely. Music. Yeah. All of this. And then we also have to study the languages, like Hebrew, Arabic, English. Yes. But we have to study it in a special way. Mm-hmm. So each language is a way of thinking. Mm-hmm. It's communication. Yes. And it's culture. Yeah, poetry, culture. Culture. Yes, yes, yes. Wow. So, okay. So it's not to teach just to speak. Mm-hmm. I teach you Polish so you become Polish. Yes, yes, exactly. Yes, okay. Okay. Yeah, that's why we need native speakers and we have to know the culture to truly understand the language and people. Yeah, but it's also each language have a different way of thinking. Yes. We know now in the brain research that... It's like rhyming a thought. Yeah. Thoughts. Yeah. So we have to teach the language in this way. Okay. So what connects us? And what is the uniqueness, but not to overpower you, but yes, to enhance you. To understand, to get. No, to enhance you, to make you better. Okay, wow. Okay. Wow. And this is your life mission. This becomes yeah, your life mission. Yeah, that's my life mission. I can see, you know, you're full of energy towards it and you're passionate about it. So can you tell me, how can I find it through the website? Because it's called Bustan. Bustan? Bustan. Bustan is a garden. Mm-hmm. Bnei Abraham, the son of Ibrahim. Okay, the son of Ibrahim, okay. Yes, yeah. That's the name of it, because we are all the son of Ibrahim. Okay. Ibrahim was Jewish or Muslim. Mm-hmm. Okay, well, that's interesting, okay. Yes. And if you think about Ibrahim, mm-hmm. he's the most powerful human being on earth. He impact almost 2 million Christian, yes. 2 million Muslim, and 30 million Jews. Yes. And he's the father of all of them. And so half of the human population. Yes. And he didn't have an army. Yeah. He didn't have an empire. But he had God. And he had a covenant with God. Yeah. So that's it. You know, because beautiful. The mistake we are that we are doing, we are about the idea of power. Mm-hmm. Yes. Without humbleness. And he was about the power of idea. It was very nice to meet you. Very nice to talk to you this morning. Yeah, you're making my day. So power of idea, yeah. In the long run, it's much stronger than the idea of power. Yes, definitely. That was also the teaches us the books, you know, doesn't matter if it's Bible, it's a humbleness and the idea of creating, not destroying. Yeah. So I'm on the path together with many others. Of the creation, mm-hmm. of creativity, of connectedness, yes. of connecting people, hearts, connecting the things. So, how long are you going to stay here? About 2 weeks. I didn't bought my plane ticket back. That was why the lady on the airport was, what are you doing here? So I'll tell you another thing. Mm-hmm. Because that's just part of my mission, what mm-hmm. I told you in this school in Jaffa. Okay. If I told you mm-hmm. that we produce 1,500 kg of honey
Wow. In East Jerusalem. Could you believe me? Probably, yeah. Why should I? It's beautiful. Why? Funny I just love them, you know. Yeah, but me now, we took... How much are they? 1,500 kg. Wow. In 23. Wow. Out of these roofs. So are you... This here also... In East Jerusalem. What? There hardly any single park here, okay? That was amazing. So we introduced, we was getting 130 women, mm-hmm. unemployed women, no income. We teach them how to grow the beehives, mm-hmm. and now they harvest last year, and now we're going further. It's honey and hope we bring here. I have to tell you one thing. Can you... Eyal. Wojtek, Eyal. I came here, I supposed to be here with my friend from Poland, and he is helping out disabled people without job. He's creating them jobs. And it's also a national program of Poland, because it's good for different people to find things to do. But anyway, they hiring right now 70 people with different disabilities. I'm also 1 week there with the Bible study, but he's supposed to come with me here. We're supposed to visit kibbutz and places like you have, because we want to expand this to 250 people. Because, you know, and honey, and this is what you tell me right now, and the thing is just... I will blow you more. Okay. Go ahead, I'm ready. You speak about disabled. Yeah. Are they really disabled? No. Okay. No. So why you call them disabled? Because the system is working this way. So what? No. Okay. Okay. Because if it's my poor of language. No. Because in Polish I think differently. No, but disabled. Mm-hmm. I focus on what you are not able. Okay, mm-hmm. you cannot speak Hebrew. You are. Okay, I am disabled in the figure Hebrew. Yeah, I know. No, but if you view a person by his disability, yeah, that's disaster. Yes. So yes. I'm part of the movement of extra ability. Oh wow, that's great. Yeah, extra ability. Yeah, but it's a movement. Yeah, oh wow, I didn't know this. Okay. Okay. That's becoming more and more intense. Because we also are training so-called people with extra ability. Extra abilities, yeah. To become teachers and educators. Wow. We train them as teacher, and they are going to kindergarten and hired. Wow. Okay. More. Okay. Wow. We have to exchange contacts. Okay. This is definitely the beginning of our... You have some contacts in Poland? Now you do. No, I have. So I'm also part of the extra-ability movement. Extra-ability movement. And the idea here, already in Jerusalem, we have only 60 students. We train them to become teachers, wow. assistant teachers. This is beautiful. It's unbelievable. It's mind-blowing. Wow. Okay? Wow. And in June, we have an annual conference in Jerusalem about this extra ability. In June? Yeah. So we have a purpose to come here with... Yes. Okay. Yeah, come. Yeah, all right. On the first week of June, mm-hmm. the head of the founder of the extra ability, he's a blind person from Russia. Wow. Amazing. And he said, hey, I'm not disabled. I have... And then he developed... he said, if we want to make real inclusion, we have to lock people in the same room, so they must get together. Yes. No choice. Yes. But if I lock you and a disabled person, I'm a prisoner. You're not allowed to do this. You took my freedom. So I said, okay, let's be wise. Mm-hmm. We put on a yacht. Oh yeah, that's great. I'm a sailor myself. I did that too, because I did the sailor. Wow. So it's Sail of the Spirit. Wow, that's the name of the project. Three blind people. Wow. And three. That was his idea, the founder. Yeah, wow. And he's only, and that's how he came to Israel. Wow. By the sea. Yeah. So, and he already sailed over 300,000 miles, and in every port he's coming. They are doing, it's unbelievable. Wow, wow. And then out of this, we met in 2015 and we created this extra-ability movement. Wow. It's. I'm so glad that I met you here. I've noticed you took pictures of the plant. Yeah. Now I get connected the dots, you know, to the bees. No, this is, you know, you look here, mm-hmm. look at this. Mm-hmm. This place, people will not give any idea. But there is a small crack.
mm-hmm. between the cement and the stone mm-hmm. and the power of nature. Yes, it's entering. So these people might consider as a weed, but it also has healing power. Yes, exactly. It has flower, right? Yeah, no, but these specific mm-hmm. plants. Healing. It's heavy healing. Oh. What is it? What is it doing? Is it like a herb? It's a type of a herb. Okay. You know, we don't. We human. We forgot. Yes, exactly. We know pharmacy. And look how tough this plant is. I mean, there was absolutely no water here. I mean, how can you find water? And it's still. So there is no soil. So this is the plant. And see. Mm-hmm. That's the picture. Another great picture. Wow. That's amazing how you're putting it together. It's just amazing. Because the power, you can see this. Mm-hmm. Is this reality or this reality? Both are the reality. Yes. Okay. Yeah. But this is one I was creating with the help of technology mm-hmm. and with the help of nature. Wow, this is beautiful. With human wisdom, okay? Okay, yeah. So that's the... So we are here to do some healing, mm-hmm. to bring some hope, mm-hmm. not by talking about it, but by acting. By doing it. All right. Brother, that's great. So we exchange contacts and we're going to get back in June. Yes. On the conference. Yeah, that's settled. Wow, to była rozmowa. Słuchajcie, więc wracamy do studium biblijnego. Kilka razy w Biblii mamy bardzo mocno zaznaczone, czego Bóg naprawdę nie lubi. Więc jeżeli zależy mi na Bogu, to szukam tych rzeczy, których On nie lubi, żeby ich nie robić. Jedną z tych rzeczy to jest właśnie kłamstwo. Nawet Salomon powiedział, że prosi Boga o dwie rzeczy. Pierwsze to, żeby miał tyle, ile trzeba wszystkiego. Nie za dużo, nie za mało. A druga rzecz, żeby nie stawiał na jego drodze fałszywych ludzi. O tym właśnie zaczynam czytać w pierwszych wersetach rozdziału 6 Księgi Kapłańskiej. Właśnie mnie naszła taka myśl po obserwacji dachów w Jerozolimie, że na dachach widać, co to za duchy tym sterują. Bo Pan Jezus był skromny. Cieśla. Bóg cieśla. A niektóre religie mają złote dachy, inne potężne budowle, ale próżno tam szukać skromności. A jakże jakiekolwiek budowle mogą się zmierzyć z czymś takim? To samo jak plotkujesz, konfabulujesz, obgadujesz, to Bóg tego bardzo, bardzo nie lubi. A zwłaszcza plotki. Plotki bierze Bóg bardzo, bardzo osobiście. To wynika z Biblii. Także uważajcie, plotkarze, co rozpowszechniacie. Więc 6 rozdział i 7 rozdział są powtórzeniem tego, co mieliśmy do czynienia w rozdziałach od 1 do 5. Z tą jedną małą różnicą, że rozdziały od 1 do 5 dotyczyły tego, kto składa ofiarę, a w 6 i 7 mamy perspektywę tego, kto tą ofiarę odbiera, czyli kapłana. Kolejne wersety mówią o ofiarze palnej i o ołtarzu, który się pali cały czas. Więc my teraz też mamy ołtarz ofiarny. Wiecie gdzie? Tu, w środku naszej duszy. I pytanie do ciebie jest takie, drogi słuchaczu. Czy ty utrzymujesz ten ogień od rana do wieczora, czy nie? Ale te kwiaty są piękne. A wiecie, co podsyca ogień, nie? Paliwo. A czym jest paliwo dla duszy? No, modlitwa. Więc po prostu módl się. Módl się. Ile wlezie. Widzimy, że w tym rozdziale jak ważne są ofiary z punktu widzenia kapłanów, bo oni, część z tych ofiar Bóg im daje do jedzenia, jako ich udział. I zobaczcie tam, jak istotne jest to wszystko, jak to jest podzielone i trzymajcie to w głowie, bo w rozdziale 10 Księgi
kapłańskiej mamy świadectwo o tym, jak synowie Aarona podeszli do ołtarza w niewłaściwy sposób, z niewłaściwym ogniem. To ich zabiło po prostu. Więc dlaczego dzieci kapłanów miały jeść z tego samego? No bo były gwarancją przyszłych pokoleń, więc ktokolwiek się tego dotyka, jest święty. I jeszcze to ciekawostka taka, że jak tam zobaczycie, że to wszystko musiało być zjedzone do rana, to sądzę, że miało znaczenie z jakością tego jedzenia, dlatego że mięso się psuje. Ewentualnie mogli je zaprawiać solą, bo sól pomaga powstrzymać bakterie, które rozmnażają się i psują. Dlatego też Pan Jezus powiedział, że wy jesteście solą tej ziemi. Więc jako sól tej ziemi mamy ją powstrzymywać od zepsucia. Piękne to wszystko jest. Mało rzeczy tak w życiu mnie raduje jak dobre izraelskie śniadanie. Zobaczcie, co to jest to tutaj w ogóle? To jest jabłka? Placek ziemniaczany. A to nie ziemniaków. Owoce, hummus. Jabłuszko. I ten widok. Piękne miejsce. No dobra, przecież mogę zjeść i wam o tym opowiedzieć, żeby nie uciekło. Rano około 6 wyszedłem sobie na spacer, wziąłem Biblię, żeby zrobić wam studium biblijne Księgi Kapłańskiej, rozdział 6. Zaplanowałem, żeby wyjść na tak zwany dach Jerozolimy. To jest takie miejsce, gdzie stykają się cztery dzielnice tutaj w Izraelu, czyli dzielnica żydowska, dzielnica armeńska, dzielnica arabska i dzielnica, jakie to nazwać, zachodnia. Tak to nazwę roboczo, bo pod to zaczyna być wiele kościołów podchodzić. W każdym bądź razie film z tego stanowi całość, ale spotkałem tam człowieka, który, co jest kompletnie niesamowite, co nim rzuciłem, że się tam modli. Były tam trzy osoby przechodzące, dwóch młodych Żydów z tefilinami na głowach, czyli ewidentnie zmierzali do synagogi, żeby się modlić. I ktoś sobie taki jakby lekko arabski, okazało się, że to Hebrajczyk. Okazało się, że to człowiek, który założył tutaj szkołę dla dzieci arabskich i hebrajskich. Człowiek bardzo duchowo rozwinięty, człowiek też o horyzontach artystycznych bardzo szerokich. I zaczyna opowiadać, że tutaj nazbierali masę, jakąś absurdalną ilość, chyba 1500 kg zebrali z własnych uli miodu. Patrząc na ilość tutaj w Jerozolimie drzew i kwiatów, no to jest to do zrobienia. Zobaczcie, akurat w tym ogrodzie, gdzie ja tu jestem, tam jest już dojrzała cytryna. Tutaj za chwileczkę będą też dojrzałe pomarańcze. Czy to jakieś inne są jabłka, nawet nie wiem. To się wszystko zadałem kiedyś jako ogrodnik, wolontariusz. Przez jakiś czas, także widziałem systemy wodne, gdzieś tam działają, gdzieś tam nie działają. W każdym bądź razie spotykam się z facetem od słowa do słowa i powstaje bardzo ciekawy materiał, który bezpośrednio nawiązuje się do tego jednego z celów, dla których tutaj miałem przyjechać z Aleksandrem, z tym, że on nie przyjechał. Ale mam nadzieję, że w czerwcu już przyjedzie, bo dostaliśmy zaproszenie na konferencję. Nie niepełnosprawni, ale ekstra sprawni, bo po tej rozmowie ja też wyrzucam ze swojego słownika słowo niepełnosprawny, zamieniam to na ekstra sprawny. I tyle. Taki dzień, taki porządek dnia. Słuchajcie, jest u mnie jest, u was jest przed 7, znaczy przed 8, a tu jest przed 9. Bez mocnego. Idziemy z Sirim i z Davidem ogarnąć podłogę. Patrzcie, jaki tu spokój. So I'm just saying how peaceful it is. Tutaj za ścianą mieści się budynek, gdzie mają szkołę.
tu jest miejsce, gdzie będziemy kupować podłogi. Wybieramy materiał. Nie jest to proste. Musimy to wykończyć tutaj na kątach. Musi to być przypięte dobrze. Także czeka nas trochę roboty. Niesamowite inwestycje. Dzieje się tutaj bardzo wiele. Z każdej strony. A teraz wchodzimy. Patrzcie, jakie budynki. A teraz wchodzimy do szkoły. This is for getting the sound off. It's perfect. Let me tell you the problem when we came to this room. Mm-hmm. Hey. Okay. Yeah, sure. Wow. So this whole area is school? Yes. Amazing. So beautiful. Wow. And these are guys responsible for all this. Yes, perfect. No. No? Oh, you part of the team. I mean, yeah. Wow. I'm honored. Tak, idziemy po objętym wojną Izraelu. Jak widać, spokoju nie ma. Wszyscy się przejmują, martwią, ale tak naprawdę żyją normalnie. I to, co zaobserwowałem, to to, że jest problem, bo wczoraj się odezwały głosy, że jadę do miejsca, gdzie mordują dzieci i kobiety i dzieci. Ale ludzie zapominają już, dlaczego to wszystko się zaczęło. Dlaczego zaczęło się to, że Hamas wtargnął na ziemię Izraela i porwał... How many people did were kidnapped from Israel? 200? Something like that. 200? 200 osób zostało porwanych tutaj stąd, czy 120, nie pamiętam dokładnie. I już zapomnieliście o tym. Znaczy nie wszyscy, bo wiem, że niektórzy z was myślą jakby w pełni świadomie. About the building. I don't know the real story 100%. No, this story that you told me is good. Basically, this hotel was opened from long, long time, but let's say 100 years. Mm-hmm. It worked for a bit, let's say like for 3, 4, 5 years, and after that the whole thing went down. Okay. So. Więc ja wam wytłumaczę, mamy tutaj hotel, który pracował przez parę lat i potem został, jest pusty, aż tam, there is the continuum is up there? Oh no, this is a different building. This is a different building. Okay. It's just only two different. Wow. And what does that sign mean? I have always... I love Jerusalem. But the letters are different. It's a G-L-M, so it's a short cut. Oh, okay. Oh, no, now you explained it to us. Thank you. I love Jerusalem. Yeah, it's hard not to love Jerusalem. Well, there was... How many... days ago that they were shooting rockets at Jerusalem, actually? How can you shoot the rockets at a place where you have holy places? I mean, come on. That wasn't really smart, is it? Yeah. Sorry, where are you going? Huh? It's a church. Oh. That 50 families live in. Oh, wow. Oh, wow. So it's your place. Oh. Wow. Uh-huh. Oh, this is old. This is really old. You have a well of the church. Tak, 60 lat stare drzewo, ale the technology is still, it's not easy to force it. Hi. Are you did, yeah. Remonty muszą być.
There's so, so not many tourists right now. Usually because they're doing the permits, so You know that actually I have never been there inside? I don't know. If there's yeah. The line is like short, so we can go. Yeah. That's a golden top. See this golden top? Yeah. It's in the middle of the world. In the middle of the map of the world. Yeah. I was once here with a Jewish guide. It's a different story. Different story tell Arab guides, different story here of Christian, and different story Catholic. Everybody got their own story. But so they believe that, and I mean, this was the place where Jesus was crucified, right? Golgotha. Assalamualaikum. Assalamualaikum. All those umbrellas are great. Jest piątek i za niedługo się zaczyna szabat. Więc patrzcie, jak wszystko gaśnie. Jest godzina za 8 piątek. Coś się przyszmurzyło lekko. Kończysz tak sobie, która teraz jedzie na dzielnicę żydowską. Przejedzie mnie zaraz normalnie, chłop. Będzie padało. Czuć. Bardzo duża wilgotność powietrza. I patrzcie, jak wszystko gaśnie. Mam wrażenie, jest też w tych murach niesamowitego. Tak jak w całym tym mieście. Szabat się zbliża. O, wszyscy pięknie poubierani. My też idziemy. Na jedzonko. To słychać, to jest trąba szabatowa. Właśnie słychać. Będziemy jedli. Owieczkę w szabat. There is an orange tree up there? Yeah. Wow. This place is nice. Oh wow. Oh wow. What? So big. I bet they smell great.
Mm-hmm. And what are these, the flowers? There? Maybe. Yeah. For a new one. Yeah. Wow. So this is pomelo tree. Yeah. Wow. Ty bought. Oh, wow. Und? Du bist zu groß. Komm, wir lassen dich, Jana. Jana, willst du rutschen? Myślałem, że spadnie z tego deszcz, ale nie spadł. To są mury Jerozolimy, z drugiej strony dokładnie tego, co widzimy. Tu jest restauracja. Zjedliśmy właśnie, patrzcie na te piękne róże. Oczywiście to nie są róże, tylko kaktusy, ale... That looks totally like rose, isn't it? It's a cactus. There is a frog up there. No, no, it's not a frog. Oh, there's an orange tree also here. Mamy tutaj drzewo. Ale to cytryny. To nie są. To są cytryny. Także jest sezon, a to jest bardziej czerwone. Tak, to są pomarańcze. Czyli cytryny i pomarańcze. Wow. No, Izrael, jak tu go nie kochać? I systemy wszędobylskie, wodne. I oliwka. Z kwiatkami. Ej! How was the rice? Was the rice good? You full? Great. I remember David once let me drive a car. So I was driving the car here, holding the phone, and it's like, Solomon walked here, David walked here, I'm driving a car here. And the police woman, so I was like, whoa, you're holding the phone. I said, oh, I'm sorry. She could have given me such a big ticket for this, you know, and besides asking questions what I'm doing here and stuff like this, and I'm driving, I was like, I was so amazed when I was driving, and Solomon was walking here. Not on this stone. Yeah. You know the point. I know not on the stones, particular stones. But you can actually see the, like the herald built this, then the Suleiman probably like the rest of it. You know, you can see the layers, right? Yes.
And then the Romans came and... Hold on. Yep. Garden is so beautiful. No coffee? No coffee. So it's just the ladies, David. David, are you getting coffee? Yes. Oh, is this one? No. Wow. No. Bring the apple. You don't want the white apple. But you want the apple. No, no, tea, herbal tea. Yeah. After coffee, I couldn't sleep. Yes. Like ginger. You know, I kind of like it this way. I'm just kidding. It's different. It's different, right? Yeah. I must say, it has an elegance with the runner. And it had a lot of sense. Okay, that's not the vanilla. You can and have. See, this color used to be like this. Yeah. It used to be dark. Yeah. So probably the walls were light, but stairs were dark. Yeah. David, I'm just wondering. What? I'm not so happy with the. Okay, maybe you go to another. But wait shop. A minute. No. Now we're thinking there is an elegance to this. It might be worth. I pomyślcie, że o to się dokładnie modliłem, żeby mieć powód, żeby przyjechać do Izraela, nie jako turysta, ale właśnie w takim charakterze. Bóg jest wielki. Birthday to you, Rebel. Thank you. 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 Thank you.